Grand Prix Węgier 2006. Hungaroring 6 sierpnia 2006. Miałem bardzo mało wsparcia od Polaków. Większość śmiała się z tego, że chciałem dojść do Formuły 1, ale to się wydarzyło i jestem z tego bardzo dumny. Robert Kubica. Pierwszy Polak w Formule 1. Sezon 2006 przyniósł początek nowej ery silnikowej w Formule 1 oraz pożegnalną, wielką walkę o zwycięstwo w klasyfikacji kierowców Michaela Schumachera. Ekipa Ferrari odzyskała wigor po rezygnacji z kontrowersyjnego zakazu zmiany opon w trakcie wyścigu i stoczyła zacięty, lecz ostatecznie przegrany bój z broniącym obu mistrzowskich tytułów zespołem Renault. Po raz ostatni na torach rywalizowali dwaj różni producenci opon, Bridgestone i Michelin. W miejsce 3-litrowych jednostek napędowych w konfiguracji V10 pojawiły się silniki V8 o pojemności 2,4 litra. Po pełnej napięć i zwrotów akcji walce Fernando Alonso zabrał mistrzowski numer 1 z Renault do McLarena. Schumacher jeszcze w trakcie zmagań ogłosił zakończenie kariery, a do wyścigowej stawki przebojem wdarł się kierowca z Polski, Robert Kubica. Grand Prix Węgier było 13. rundą sezonu 2006, toczącego się pod dyktando dwóch bohaterów, walczącego o 8. Mistrzostwo Świata rekordzisty Schumachera oraz broniącego tytułu Alonso, młodszego od doświadczonego czempiona o 12,5 roku. To było ich pierwsze prawdziwe starcie, bo w poprzednim sezonie ekipa Ferrari z powodu opon praktycznie nie liczyła się w walce o najwyższe laury. W 12 poprzednich wyścigach tylko raz triumfował inny kierowca. W drugiej rundzie zmagań w upalnej i dusznej Malezji zwyciężył drugi kierowca Renault, Giancarlo Fisichella. Co ciekawe, w tym wyścigu żadna z walczących o tytuł ekip nie zdecydowała się na wprowadzenie poleceń zespołowych. Alonso finiszował na drugiej pozycji niespełna 5 sekund za Fisichellą, a Schumacher, startujący dopiero z 14 pola po karze za wymianę silnika, wpadł na metę na 6 pozycji niespełna sekundę za Felipe Massą, nowym kolegą z zespołu. W pozostałych Grand Prix Schumacher i Alonso aż 7-krotnie zajmowali dwa pierwsze miejsca. Na półmetku sezonu Hiszpan wyrobił sobie 25 punktów przewagi, wygrywając 4 wyścigi z rzędu, ale w 3 kolejnych startach triumfował jego rywal, zbliżając się na dystans 11 punktów. Kosztowny dla Niemca okazał się błąd z 3. rundy sezonu, rozegranej w Australii. Tam Alonso zdobył 10 oczek za zwycięstwo, a kierowca Ferrari wypadł z toru i był to jedyny jak dotąd przypadek, w którym jeden z dwóch pretendentów do tytułu nie powiększył swojego dorobku. Zaciętej walce towarzyszyły także kontrowersje. Schumacher podczas kwalifikacji do Grand Prix Monaco celowo spowodował wywieszenie żółtych flag, niezbyt udolnie symulując problemy z opanowaniem samochodu i złożeniem się w ciasny zakręt La Rascasse w końcówce okrążenia. Chciał przez to przeszkodzić Alonso w poprawieniu jego czasu, ale sędziowie bez skrupułów odesłali kierowcę Ferrari na koniec stawki. W wygranym przez rywala wyścigu Schumacher zajął dopiero 5. lokatę. 3 starty później, przed Grand Prix Niemiec, władze Formuły 1 pozbawiły ekipę Renault jednego z atutów technicznych w obrębie zawieszenia. W uproszczeniu wyglądało to tak: amortyzator bezwładnościowy znacznie lepiej tłumił nierówności dzięki połączonemu ze sprężynami ciężarkowi o masie około 7 kg, który stabilizował pionowe ruchy zawieszenia. Mistrzowska ekipa stosowała takie rozwiązanie od Grand Prix Włoch 2005, a rywale, także Ferrari, stopniowo je kopiowali. Samochód Renault na sezon 2006 był jednak skonstruowany z myślą o korzyściach płynących z tej koncepcji, umożliwiającej chociażby bardziej agresywne najeżdżanie na tarki i zastosowanie sztywniejszego zawieszenia z mniejszym prześwitem, a w przypadku konstrukcji innych zespołów to rozwiązanie było jedynie dodatkiem.
Kiedy pod koniec lipca 2006 roku Międzynarodowa Federacja Samochodowa FIA nagle uznała, że ten pomysł jest sprzeczny z dość uniwersalnym zapisem regulaminowym, zakazującym stosowania ruchomych elementów, które mają wpływ na aerodynamikę, to właśnie ekipa Renault odczuła to najmocniej. Stosowała już wówczas, podobnie jak Ferrari, chociaż Scuderia korzystała z tego pomysłu tylko na części torów, amortyzatory bezwładnościowe nie tylko z przodu, ale także z tyłu samochodu, z ciężarkiem o masie 3,5 kg. Kłopoty z wdrożeniem takiego rozwiązania miał McLaren, ale to Scuderia odniosła największe sportowe korzyści po zakazie stosowania amortyzatorów bezwładnościowych. Zwycięstwo w Grand Prix Niemiec, pierwszym wyścigu po wprowadzeniu zakazu, było trzecim z rzędu triumfem Schumachera. Ponadto akurat rozpoczynał się trzytygodniowy okres, w trakcie którego obowiązywał zakaz testowania samochodów na torze. Ekipa Renault mogła zatem przystosować auto do nowych przepisów jedynie podczas wyścigowych weekendów. Oczywiście zespół ucierpiał na tym, że utrata amortyzatora bezwładnościowego zbiegła się w czasie z letnim zakazem testów, zwracał uwagę Bob Bell, dyrektor techniczny Renault. Bez wątpienia usunięcie amortyzatora bezwładnościowego pogorszyło nasze osiągi. W przeciwnym razie nie stosowalibyśmy tego komponentu, dodawał Pat Simmons, szef inżynierii. Co prawda zespół sędziowski pracujący podczas Grand Prix Niemiec uznał to rozwiązanie za zgodne z regulaminem, ale wówczas władze FIA zapowiedziały apelację od tej decyzji podjętej przez własnych sędziów i ekipa Renault wolała nie ryzykować potencjalnego wykluczenia, gdyby odwołanie rozpatrywane przez Trybunał Apelacyjny FIA zostało uznane. Następnie wyścigowa karawana zjawiła się na Węgrzech, gdzie amortyzatory bezwładnościowe zostały zakazane ostatecznie. Na Hungaroringu gorąco między walczącymi o tytuł zawodnikami zrobiło się już podczas treningów, a swój mimowolny udział w powstałym zamieszaniu miał debiutujący właśnie w tym wyścigu Robert Kubica. Podczas piątkowych treningów Alonso wyprzedził jeden z samochodów przy żółtych flagach, a w osobnym incydencie zajechał drogę Robertowi Dornbosowi, kierowcy testowemu Red Bulla, i gwałtownie zahamował mu przed nosem. Był to rewanż za to, że Holender wcześniej przeszkadzał mu na szybkim okrążeniu. Sędziowie wlepili mu dość oryginalną karę. Za każde z tych przewinień doliczano kierowcy Renault po jednej sekundzie do każdego okrążenia w kwalifikacjach. Wydawało się, że Schumacher bez problemu kolejny raz zmniejszy stratę punktową do rywala, lecz w sobotnim treningu to zawodnik Ferrari podpadł sędziom. Sesję przerwano, gdy na torze z awarią silnika swojej Hondy zatrzymał się Jenson Button. Już po wywieszeniu czerwonych flag Schumacher wyprzedził dwóch kierowców, Alonso i Kubicę. Zgodnie z procedurami obaj musieli przedstawić sędziom własną wersję wydarzeń, a po ich zeznaniach siedmiokrotnego mistrza świata również ukarano doliczeniem 2 sekund do każdego okrążenia kwalifikacyjnego. Tak się zatem złożyło, że walczący o Mistrzostwo Świata kierowcy przystępowali do walki o pola startowe z takim samym balastem czasowym. Przez to żaden z nich nie zdołał wejść do pierwszej dziesiątki i swój udział w sobotnich zmaganiach zakończyli na segmencie Q2. Schumacher był 12, Alonso natomiast 15, mimo że obaj uzyskali 2 najlepsze czasy. Dzięki temu Kubica już w debiucie znalazł się w finałowej dziesiątce kwalifikacji, pokonując do tego o prawie 0,5 sekundy doświadczonego zespołowego partnera Nika Heidfelda. W niedzielę pierwszą trójkę na polach startowych utworzyli Kimi Raikkonen w McLarenie, Felipe Massa w Ferrari i Rubens Barrichello w Hondzie. Jego zespołowy partner Jenson Button uzyskał 4. czas, ale za wymianę silnika po sobotniej awarii został cofnięty o 10 pozycji i do wyścigu ruszał z 14 miejsca. Po tej karze Schumacher awansował na 11 pole, a Kubica do pierwszego w życiu wyścigu Formuły 1 startował z 9 pozycji. Najważniejszym momentem były przenosiny do Włoch, kiedy rodzice, zwłaszcza mój ojciec, postanowili, że w 1998 roku mam ścigać się w tamtejszych mistrzostwach kartingowych.
mówił Kubica podczas czwartkowej konferencji prasowej przed swoim debiutem w Grand Prix. W Polsce motorsport nie istnieje –